Siemanko, tutaj Miko Slowiko. Dzisiaj będziemy testować to jedzenie z Holandii. Tam właśnie mieszkają nasi znajomi i przywieźli je nam. Większość tych słodyczy zawiera lukrecję. No i właśnie tam w Holandii uwielbiają te przekąski z nimi i są bardzo popularne, a my to tak średnio znamy i nie za bardzo nam smakują. Właśnie dzisiaj je testujemy. Na początku spróbujemy sobie tego. Mam tutaj w razie czego wodę, no bo jakby coś mi nie smakowało, no to żeby sobie popić. Tutaj tak wygląda opakowanie. I no to trochę przypomina takie sushi jakieś. Wyjmę sobie. Tutaj. Takie coś. I takie, i różne takie okrągłe i płaskie. No jest ich tutaj dużo. I jak smakują? Pierw może od tego zacznę. Nie jest najgorsza, ale myślałam, że będzie trochę lepsze. Teraz to. Jeszcze tutaj widziałem, że jest. Jeszcze znajdę inny rodzaj tego. O, jeszcze coś takiego znalazłem. Strasznie słodkie to jest. Teraz popiję, bo to jest słodkie. O, to inaczej smakuje. Ale w sumie nie wiem, co mi bardziej smakuje, czy tamto, czy to. Trudno stwierdzić. Teraz chyba drugie będziemy testować. Trochę myślałam, że to będzie lepsze. Teraz może stestujemy. No to stestujmy. Tak to wygląda. Trochę ma kształt to tabletek takich. Jeszcze mogę pokazać. Próbujemy. I wszystkich tych słodkościach ta lukrecja to są różne rodzaje i proporcje. Wiesz, trudno powiedzieć, jaki to ma smak, no bo nigdy wcześniej nie jadłem lukrecji. Jeszcze mogę sobie jedno spróbować. No to w środku mam coś takiego. Ale to też nie jest najgorsze, bo potem będą już gorsze. To przejdźmy do następnego. Co by tutaj jeszcze można? Może coś takiego. Takie owoce. To nie wiem, czy jest z lukrecją, ale chyba nie, ale nie jestem pewny. Chyba nie jest z lukrecją. Bo mogę jeszcze pokazać.
takie. O, twarde. Teraz wziąłem to żółte, chyba jak cytryna, właśnie nie smakuje tak cytrynowo. No, tu chyba nie ma lukresji, bo właśnie nie czuć za bardzo. Słodkie też. To są różne kształty tego. O, na przykład. O, pokażę jeszcze. Tutaj takie kółko, nie wiem co to, może borówka jakaś. I tu jeszcze gruszka. To wygląda jak gruszka. Jeszcze bym gruszki spróbował. Bardziej smakuje od tamtego. Słodkie to było. Teraz może coś innego zrobimy. Znaczy no, testujemy. Możemy też testować takiego Napoleona. To też chyba nie jest dyskrecją. To są takie raczej nadzwyczajne cukierki. Strasznie słodka była reszta. Muszę. O, tutaj jeszcze pokażę, tak? No, tutaj smakują jak po prostu zwykłe cukierki. Teraz już będziemy przechodzić na te hardkorowsze. Mamy tutaj takich wampirów Dracula. No tutaj widać, że na opakowaniu to wygląda jak czekoladka, jak wam wcześniej pokazywałem. A jak tutaj otworzymy, to jest bardziej takie. No zobaczcie sami. No ale na razie zobaczymy, jak smakuje. O kurde. Na początku ma takie kwaśne, ale nie kwaśne, takie. Ja tu trzymam z boku, jak na język daję, to jest jeszcze gorzej. O, już się polepsza smak. Polepsza. O, lepiej to. Coraz lepiej. Teraz wam podsumuję te Drakule.
na początku jak to wziąłem do buzi, to było takie kwaśne i gorzkawe. Potem zaczęło się robić gorzkie, gorzkie. No i na początku właśnie jest strasznie, znaczy na początku jest nie za dobre, ale potem smak się polepsza. No, nie za bardzo mi to smakowało. Przejdźmy do następnego. Teraz kamyczki. Pokażę wam. No i naprawdę przypominają prawdziwe kamienie. Szybko wam pokażę. I smak. Podobny jest smak do tych, co wam wcześniej pokazywałem. Ale no tak, ten smak jest taki dziwny. No trudno opisać go. No i przejdźmy do następnych. Jeszcze zostały nam te dwa. Popierć może te. Jeszcze nadal mam tamte, ale tak ten wyglądają. I tu są różne rodzaje. Muszę sobie wybrać. Ten auto jeszcze. I to są te trzy rodzaje. Tutaj mi. Tu są różne wzorki, jakieś telefony, zegarki. Tu mamy auto, jakieś monety i kluczyk. Pierw spróbuję ten z tą posypką. Na pewno przy tym to kamienie były lepsze. Ach kurde. Naprawdę. To jest nic przy tym. Jeżeli są inne rodzaje. Ale takie. Jeszcze dałem sobie wody, ale ja już tego nie dam rady zjeść. Nie. Za hardkorowe. Jak to jadłem, to mi się tak szczerze chciało trochę wymiotować. Ale nie chcę tego za bardzo obrażać. Teraz przejdziemy do tych. Te podobno są najhardkorowsze. Już się ich boję. Muszę jeszcze popić, bo dalej mam ten smak tamtego.
to, to są monety. Czy tu rozłożysz? O. Monety pirackie. Boję się już. No po tamtym był się boję. Dobra. Na co to w ogóle schowam, to już jestem pewna, że nie wiem czy do końca, nie wiem czy całego tego zjem. Dobra. Boję się tak szczerze. Okej. Jeszcze ostatni łyk. I jemy. To trochę. Znowu takie kwaśne. Tak jak mówiłem o tego. Ja nie wiem, czy zdołam dalej zjeść. Bo to jest takie... Nie, chyba nie dam rady. Dobra, ja to wypluję. Bo po prostu masakra. Nie wiem, czy to z tego, że przed chwilą jadłem te inne, czy to po prostu ten... mi nie smakują. Szczerze powiem, nie smakują. To powiem, co tak da się jeść, znaczy nawet te nawet bym mógł jeść, te wcześniejsze. Te kamienie, no, nie za bardzo mi smakowały, ale też nie są najgorsze. Oj. To, no to jest strasznie słodkie, ale nawet dobre. To też podobne do tych kamieni, no tak pół na pół. Te wampiry nie były za dobre, ale też no nie za złe, tak trochę średnio. A te, no to jak najzwyczajniejsze cukierki, no dobre. I tutaj te to niedobre. A te to po prostu masakra. Ale pamiętajcie, że to jest moja opinia, bo możecie mieć inną. I no. Z tymi wszystkimi słodyczami z wami się żegnam. No i na razie. Pa!